Trwa szósta edycja kongresu 590 w Warszawie, a w naszym studiu kolejny gość, uczestnik panelu Sport narzędziem nowego obrazu Polski. Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego S.A. pan Olgier Cieślik, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Sport narzędziem nowego obrazu Polski, jak rozumieć temat tej debaty, która już się zakończyła tutaj? No, debata ciekawa, zarówno mieliśmy przedstawiciela panią minister, która była przedstawicielem strony rządowej Ministerstwa Sportu, tak naprawdę Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Był pan prezes, wiceprezes Związku Sportowego Tomasz Majewski. Była też srebrna medalistka, uczestniczka i członkini szóstki z Lotto Marta Wiliczko, a więc no, szeroki panel osób, które prezentowały wiele, myślę, poglądów na temat roli polskiego sportu w promocji Polski, ale również jakiego takiego boostera do aktywacji zarówno społeczeństwa, jak i myślę ekonomii, polskiej ekonomii. Do tej pory chyba sport nie był tak postrzegany, bardziej jako czysta rywalizacja sportowa. My po prostu kibicowaliśmy naszym sportowcom. Czy to się zmienia w związku z tym? Myślę, że się zmienia. Zmienia się postrzeganie sportu i mogę powiedzieć z punktu widzenia też największego mecenasa sportu i kultury, jakim jest totalizator sportowy, no więc wykorzystywania sportu jako świetnego nośnika do budowania wartości marek. Zarówno tej marki korporacyjnej, marki totalizatora sportowego, jak i naszych marek produktowych pod parasolem marki Lotto. Wykorzystujemy bardzo efektywnie ten sport i od wielu lat. Ten sport mamy wszyty w DNA, bo totalizator sportowy powstał tak naprawdę z inicjatywy polskich olimpijczyków 65 lat temu, a więc jubileusz rozpoczęcia działalności totalizatora sportowego i przez lata to kontynuujemy. I oczywiście dochodzi wiele obszarów, czyli tego bezpośredniego obszaru, takiego bezpośredniego wsparcia samych sportowców, więc już nie tylko ogromne środki przekazywane na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, z którego budowane są obiekty sportowe w Polsce, ale również bezpośrednie wsparcie sportowców, chociażby projekt Szóstka z Lotto, o którym przed chwilą wspomniałem, który pomaga tak naprawdę polskim sportowcom znaleźć chwilę oddechu, wolną głowę i skupić się tylko i wyłącznie na przygotowaniu do najważniejszych imprez sportowych w danym roku kalendarzowym. Tak? Czyli mają rozkład wydarzeń, mogą się spokojnie skupiać na wyniku sportowym, na przygotowywaniu do danego wydarzenia sportowego. To jest jedna ze ścieżek, a pozostałe oczywiście pozostają jeszcze, czyli wsparcie bezpośrednie, czy to związków sportowych, czy organizatorów rozgrywek, czy również organizatorów największych wydarzeń, które mają miejsce w Polsce. I tutaj też jest kolejny nośnik do promocji zarówno firmy, ale również poprzez ten sport promocji firmy poza granicami kraju. Jubileusz 65-lecia, o którym pan wspomniał, to okazja właśnie, by podkreślać tą nieocenioną rolę, jeśli chodzi o rozwój polskiego sportu i wsparcie dla sportowców totalizatora sportowego. Tak postrzegacie ten jubileusz? Postrzegamy. Oczywiście chcemy pokazywać to, co totalizator sportowy wnosi do społeczeństwa. Tak naprawdę dzięki naszym klientom, dzięki klientom totalizatora sportowego możemy przekazywać te tak naprawdę rekordowe kwoty na wsparcie polskiego sportu. I tu mówimy o naprawdę rekordowych, bo 827 milionów w zeszłym roku to była ogromna kwota rekordowa, którą przekazaliśmy na to wsparcie sportu. Plus oczywiście wiele, wiele jeszcze kwot w formie tych partnerstw marketingowych, promocyjnych, które realizujemy równolegle. No i przy okazji jubileuszu również warto wspominać o tym, pokazywać wszystkim klientom, to jest ponad połowa polskich Polaków, którzy grają w gry liczbowe loterie pieniężne, że to oni są mecenasami sportu i kultury w Polsce, że to dzięki im zaangażowaniu wygrywa całe społeczeństwo, wygrają dzieci, które mogą trenować, wygrywa polski sport i polska kultura. Co by jednak nie powiedzieć, pandemia zmieniła świat sportu, no przede wszystkim zmieniła sposób organizacji widowisk sportowych. Czy to stanowi też nowe wyzwanie dla totalizatora sportowego jako jednego z organizatorów wspierających finansowo? No było to przede wszystkim nowe wyzwanie na początku pandemii. To było takie wyzwanie, pewna niepewność, które przekuliśmy jak później w ryzyko, mm-hmm. Tak, gdyż ryzykiem jest łatwiej zarządzić. I tak, udało się to. Myślę, że to pokazywało, że ten okres pandemii, który wszyscy bali się, co będzie, jak czeka nas przyszłość, również organizacje sportowe, nasi partnerzy, w którym mieliśmy umowy, podeszli do tego bardzo elastycznie. To znaczy oni zrozumieli, że jest konieczność nowego otwarcia i sposobu do zapełnienia i dostarczenia tego tak zwanego ekwiwalentu marketingowego, na którym bazują te nasze umowy.
no i może nie ku mu zdziwieniu, ale wielkiej radości. Myślę, że to zrozumienie było wspólne i bardzo szybko w ramach tych procesów takich, nawet to nie były negocjacje, bo tu nie chodziło o kwestie wysokości ekwiwalentu, ale chodziło o rodzaj jego dostarczenia. Doszliśmy do porozumienia, znaleźliśmy zamienniki i myślę, że każde z tych partnerstw było kontynuowane na równie wysokim poziomie, jak było zaplanowane przed pandemią. Kiedy mówimy o partnerstwie, to oczywiście wszystkich interesuje też to, jakie zainteresowanie budzi dana dyscyplina sportu. No to piłka nożna jest pewnie na pierwszym miejscu i długo, długo nic. Ale czy mamy szansę jeszcze bardziej rozwinąć tę kulturę sportu i gromadzić Polaków wokół też innych dyscyplin sportu niż przede wszystkim piłka nożna? No to się dzieje. Jak możemy zauważyć, proszę zobaczyć, świętowaliśmy siatkówkę, ale cała lekkoatletyka, no, królowa sportu. Tak? Świętowaliśmy ostatnie igrzyska olimpijskie, świętowaliśmy... No sukcesy napędzają sukcesy, to zainteresowanie. Te sukcesy napędzają i to jest wiele płaszczyzn. Tu też było wspomniane podczas panelu, że to nie tylko sukcesy i ogłaszanie tych sukcesów, mówienie bardzo głośno i odważnie o nich, chwalenie się nimi, bo to jest się czym chwalić, ale również tak naprawdę ściąganie największych imprez do Polski i organizowanie ich na poziomie Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, tak, meetingów, Pucharów Europy, Pucharów Świata. To są imprezy, które również przyciągają zainteresowanie nie tylko za granicę w stosunku do Polski, a więc zainteresowanie Polską, ale również wewnątrz kraju, a więc zainteresowanie kibiców sportu w Polsce, bo wiedzą, że to się odbywa u nas, mają możliwość oglądania tego wydarzenia na żywo bardzo często, co powoduje, że jest większe jeszcze cały czas nakręcane zainteresowanie daną dyscypliną sportową. Myślę, że tych dyscyplin i sukcesów mamy bardzo dużo, że każdy znajdzie swoją ulubioną. No wydaje się też, że Polska zaczyna być postrzegana przez pryzmat najlepszych polskich sportowców w oczach zagranicznych kibiców, tak? No wszyscy wiedzą, że Robert Lewandowski pochodzi z Polski. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, i tak mogłabym wymieniać pewnie. Ale za tym kryją się sukcesy, prawda? Za tym kryją się sukcesy, ale też Polska przez to jest postrzegana, tak? Że to jest kraj, to jest ta biało-czerwona flaga. To też może być, można nieładnie mówiąc, wykorzystywać sukcesy tych sportowców dla kreowania pozytywnego wizerunku Polski. Zdecydowanie tak, ale myślę, że też, co jest bardzo ważne, sportowcy bardzo chętnie, że patują tym, że są Polakami. To jest najważniejsze, tak? Że Polacy nie boją się, polscy sportowcy nie boją się pokazywać ich, chwalić swoim krajem. To jest najważniejsze, bo to bardzo szybko wraca. My akurat mamy przyjemność współpracować z Robertem Lewandowskim przy okazji naszego jubileuszu. Jest naszym ambasadorem, a więc widzimy to zaangażowanie pana Roberta, już nie czysto sportowo, bo to wiemy, tak, złota piłka, wszystkie wspaniałe osiągnięcia w ostatnim czasie pana Roberta śledziła cała Polska, ale poza sportowo przy naszej współpracy. Wiemy bardzo, również nie tylko dla nas, ale dla niego jest ważna rola tego ambasadora i pokazywanie tych dobrych rzeczy, które właśnie totalizator sportowy poprzez system dopłat robi dla polskiego sportu. Mówimy o tych sukcesach współczesnych polskich sportowców, sukcesach, z których możemy my wszyscy być dumni, ale warto też powiedzieć o zaangażowaniu totalizatora sportowego w projekt o znaczeniu historycznym, takim prestiżowym, tak jak na przykład tor wyścigów konnych na Służewcu. To sport też może być nośnikiem jakby historii w teraźniejszość. Można chyba tak powiedzieć. No to jest perła w koronie Warszawy, to tor na Służewcu i oczywiście no, nasz mecenas nad tym torem powoduje, że jesteśmy naturalnie zaangażowani i bardzo chętnie też o tym mówimy, gdyż no, tu jest takie połączenie jednak jeszcze oprócz możliwości oglądania tych wyścigów na żywo, obcowania z naturą, z końmi i w pięknym miejscu, jakim jest sam tor Służewiec. No, jako dumny mecenas jesteśmy dumni z tego, że możemy się tym chwalić. To pochwalmy jeszcze się na koniec wynikami za trzeci kwartał. Jest dobrze, można by powiedzieć, że pandemia nie dotknęła Was mocno, jednak sporo branż narzeka, że wciąż wychodzi z tego kryzysu, a tu jest lepiej niż zakładaliście? No nie jest lepiej. No, czy to jest na poziomie, który zakładaliśmy? Mhm. Oczywiście ten 2020 był bardziej zaskakującym rokiem i myślę, że pandemia dotknęła nas jak wiele przedsiębiorstw. Trzeba pamiętać, że również restrykcje dotknęły nas. Mieliśmy wiele punktów stacjonarnych zamkniętych, a więc nie mogliśmy oferować naszych produktów. Ale rozwinęliście tą całą część online'ową, prawda? Część oczywiście naszych klientów zmigrowała naturalnie do online'u, no i tam staramy się przede wszystkim zabezpieczyć ich obecność i poziom sprzedaży i to się udało. No, możemy się oczywiście pochwalić, że w
porównaniu do zeszłego roku, po trzecim kwartale, po 9 miesiącach tego roku, obroty mamy na poziomie 18 miliardów złotych, a więc w porównaniu do 2020, gdzie one były na poziomie 10 miliardów złotych, jest to na pewno bardzo dobry wynik i pokazuje, że ta droga i strategia, którą przyjęliśmy, jest jak najbardziej słuszna. Wracając tak do tematu rozmowy, no warto też powiedzieć, że sam system dopłat, a więc to, co przekazujemy i za 9 miesięcy przekazaliśmy już na polski sport, to jest ponad 678 milionów, a więc w porównaniu do tego samego okresu około 610 milionów w 2020 już widzimy, że również polski sport otrzymał dużo większe zasilenie w tym roku i wierzę w to, że ten wynik uda nam się jeszcze zwiększyć w stosunku do zeszłego roku na koniec tego roku. No, wierzę w to również głęboko, bo to w interesie przecież polskich sportowców, polskiego sportu. Tą dobrą wiadomością, tą dobrą informacją kończymy tę rozmowę, za którą bardzo dziękuję. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego S.A. był Państwa i moim gościem w studio 6. edycji Kongresu 590. Proszę z nami pozostać. Już niebawem kolejne rozmowy, spotkania i dyskusje.